Witamy Was na Przemyśleniach z Kłody, część druga w Waszym ulubionym programie publicystycznym, opiniotwórczym i przede wszystkim merytorycznym. Tak. Jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś bardzo merytorycznego, to kreatyna 5 gram dziennie, ale to jest kolejna część Zapytaj Fit Couple. Tak. Zaraz będziemy salta robić i te fat sprawy. Couple. Fat Couple. O, Fat Couple. Dobra, lecimy z pytajkami. Młody 63 pyta. W co byście zainwestowali hajs, oprócz nie w siebie? No, ja jako tutaj licencjat, tak się mówi, licencjat, nie? Tak, licencjat. Licencjat. Licencjonowany ekonomista i prawie magister z finansów i rachunkowości, mogę powiedzieć, że w sumie zawsze mi śmieszy takie powiedzenie, że zainwestuj w siebie, nie? Że ktoś pyta. Z reguły najczęściej jakiegoś tam trenera od rozwoju osobistego, tak, coś takiego. Albo kogoś na Instagramie, albo... Tak, coś albo... Tak, bo teraz każdy może powiedzieć. Tak. Wystarczy, że masz duże zasięgi, dużo zarabiasz, albo masz ładny tyłek, biceps, tak, brzuch, to jesteś autorytetem. Są trzy kroki do zostania motywatorem. Dobrze się ubrać w garnitur, założyć, powiedzmy, jakieś okulary przeciwsłoneczne, na przykład tak jak ja mam dzisiaj. Wziąć, wypłacić trochę hajsu z bankomatu i rozłożyć to na stole, pożyczyć Rolexa od kolegi i pożyczyć jakiś super samochód od kogoś tam, nie? No to jest to pięć kroków, nie? Ale ogólnie to jest pięć zasad, piątka Piotrunia, tak jak jest piątka inaczej, to teraz jest piątka Piotrunia, jak zostać motywatorem, właśnie. No i... O, jeszcze zabierze tak, okulary. W pięciu prostych krokach nauczę Cię, jak zarabiać w internecie. Napisz do mnie priv. I nie nasmarkałem tam, żeby nie było. No właśnie. Bo to, wiecie, gra aktorska i te sprawy, nie? Bo to musi mi starczyć na najbliższe trzy miesiące życia. Gdzie rachunki zapłacić? Babcia podała, żeby zapłacił rachunki. No, ale dla mnie fenomenem jest właśnie ten tekst o inwestowaniu w siebie. Bo to brzmi rozsądnie, nie? Tak, że to jest rozsądnie. Zamiast myśleć, co tutaj zrobić z tym hajsem, no to kup sobie książkę. Kup sobie książkę, tak. Naucz się czegoś tam. Ale to nie jest inwestowanie w takim sensie ekonomicznym. Że to tak. Nie jest tak, masz na przykład zaoszczędzone 10 tysięcy, dajmy na to. I pytasz się na grupce, w co zainwestować. No to w siebie. No to kupujesz tych książek, co kupisz książki za 10 tysięcy. Tak, naucz albo wpadnij na jeden kurs, na drugi kurs i te 10 tysięcy szybko pójdzie. Ale jakby to pytanie nie zadaje osoba, która chce być, nie wiem, mądrzejsza czy coś takiego, ale ona zadaje to pytanie... Dlatego chce mieć więcej hajsu. Bo chce mieć więcej hajsu, po prostu tutaj chce smarować ten... Widziałem taki pistolet do strzelania hajsem, tak, jest, tak, do, jest do kupienia. No. Wrzutnia do koszulek Supreme, tak samo do hajsu. No, jeżeli ktoś ma jakiś hajs oszczędzony, no to najprawdopodobniej po to, po pierwsze, żeby oszczędzić sobie na coś, na jakiś tam dom, samochód, coś takiego. Po drugie, jeśli ma już to wszystko, to na emeryturę, której i tak nie dostanie, więc chce oszczędzać. No i tak naprawdę, jeśli sobie policzysz, że przez 12 miesięcy w roku będziesz potrzebował, dajmy na to, 2000 zł miesięcznie, to jest 24 tysiące złotych. Jeśli pomnożysz to przez 20 lat życia na emeryturze, to wiesz, ile jest? 24 razy 20 to jest 480 tysięcy. To jest pół miliona. Pół miliona hajsu. Jeśli nie masz tyle hajsu na koncie w momencie, kiedy dostajesz emeryturę, to jest przypał. W sensie nie w tym momencie, ale w tym momencie... Ale jak przechodzisz na emeryturę, tak, nie? W sensie... W momencie, kiedy my przejdziemy. No właśnie, bo, tak, dokładnie. Nie kiedy przejdą nasi dziadkowie, rodzice. Nie, bo nasi dziadkowie i rodzice mają jeszcze spoko sytuację i oni jeszcze mają emeryturę. Ale my już emerytury mieć nie będziemy. Znaczy wiadomo, że są takie sytuacje, że może ci tam pomóc ktoś z rodziny, ale wiadomo. Ale raczej na to nie liczył, tak, nie? W sensie, umiesz liczyć nic na siebie. Tak, to jest taki już negatywny scenariusz i wiele osób się złapie za głowę. Ale tak naprawdę tak jakbyś... Trzeba myśleć po prostu. Ale jakbyś postępował tym takim tokiem myślenia, że zainwestuj w siebie, no to byś czytał te książki przez najbliższe 50 lat, a hajs by znikał. No właśnie. No i... Dlatego idźcie do biblioteki i wypożyczajcie książki w bibliotece. Tak. I nie kupujcie ich. Chciałem pokazać kartę biblioteczną. Tyle, co ma w portfelu, to kartę, to ma kwitę. No. Wracając, bo przerwał nam meteoryt, który nas... zaskoczył tutaj. Także wracając z naszej dyskusji, którą tutaj przerwały różne zbiegi okoliczności spowodowane przez iluminatów, którzy nie chcą, żebyście wiedzieli to, co my. Sprawdź tutaj szkolenie, napisz priv do mnie, a nauczę się, jak zarabiać w internecie. Oprócz szkolenia z wsiadu i z martwego ciągu, niedługo będzie oferta szkoleń z inwestowania i z zarabiania przez internet. Także i dwa nowe tematy szkoleń. Dlaczego my się z tego śmiejemy? Dlatego, że temat siłowni, ogólnego stylu,
stylu życia, wyglądania lepiej, sylwetki oraz temat właśnie inwestowania, to są dwa najbardziej takie rozdmuchane, przewartościowane tematy, gdzie jest pełno ludzi, którzy są tacy lekceważący, nieumyślni. Rozumiesz, o co chodzi, że oni po prostu dobra. O ile chodzi, na przykład, ale to w sumie działa też w dwie strony. Na przykład możesz trafić na super szkolenie, powiedzmy jakieś tam z siłowni i tak dalej. Tak jak nasze, dziękuję. Jak nasze, czyli my. Gdzie cię naprawdę czegoś nauczą i naprawdę będziesz zadowolony z tego. A możesz trafić na szkolenie, gdzie praktycznie niczego się nowego nie nauczysz i będziesz tylko zawiedziony, że wydałeś kupę hajsu. No, zapłacisz sobie 500 zł, żeby sobie popalić papieroski w przerwie. No właśnie, ale tak samo jest z tymi szkoleniami z zarabiania, nie? Niby ktoś tam wyjdzie, pogada 3 godziny, ale naprawdę ja też mogę gadać 3 godziny o inwestowaniu, a nic z tego nie musi wynikać, nie? No ale też, zobaczcie, to jest naprawdę to samo, bo zaraz sobie pomyślą ludzie, że co my gadamy, co my wiemy, ale to jest tak naprawdę, jak się na tym skupicie, to jest to samo. Macie, jak się dobrze sprzedać jako osoba zajmująca się fitnessem? Trzeba ładnie wyglądać, ładnie się ubrać, docięcie tutaj, jakieś piękne zdjątka, wstawianie... Dobra fryzura, tak, broda, docięcie I później mówisz, że słuchajcie, osiągnąłem to dzięki mojemu e-bookowi, dzięki mojemu szkoleniu, dzięki mojemu jakiemuś tajnemu programowi, kursowi. I zobaczcie ogłoszenia dotyczące inwestowania, czy to na Forexie, czy to jakieś kursy, czy to coś innego, kryptowaluty. Tak, teraz modny temat, to ci ludzie tak samo. To jest to samo. Hajs w ręce, garnitur. Hajs w ręce, też ładna fryzurka, wiesz, historia, dorobiona historia do tego, jak zarobiłeś te pieniądze. I to jest klucz po prostu. Naprawdę. I dobra historia, żeby się sprzedać. Bo ktoś, kto chce zarobić, nie może mieć braku... Musi być zawsze jakaś fajna historyjka. Byłem biedny, nic mi nie szło, coś tamtego. Zacząłem realizować swoją pasję, spędziłem godziny w bibliotece, ucząc się, pożyczyłem tam pieniążki i wreszcie nauczyłem się, jak inwestować, albo jak mieć lepszy sześciopak. To jest to samo. To są... Ja jako właśnie osoba, która ma to wykształcenie ekonomiczne oraz interesuje się siłownią, jestem w stanie porównać, że to jest dokładnie to samo, jeśli chodzi o bajerowanie ludzi. Tak samo, jak mi przychodzi teraz jeszcze na myśl film Wilk z Wall Street, nie? Super film. To jest idealny przykład, jak po prostu ludzie, wiesz, stwierdzają, że z biednego człowieka nagle stajesz się hiperbogatym po prostu w 2 godziny, nie? O, nagle coś mi się udało i tak dalej. Są jeszcze inne właśnie filmy takie ekonomiczne, już nie pamiętam, jak one się nazywają, ale one mają wszystko, tak jakby jedną wspólną historię, że ktoś, kto był biedny, nagle w przeciągu krótkiego czasu staje się bogaty, bo nagle coś wymyślił. Nie? No, jak ktoś chce poszerzyć swoją wiedzę, to jeszcze na Netflixie ma 2 filmy. Jeden film, to angielski tytuł, to jest Margin Call, a drugi to jest The Big Short, które opowiadają między innymi o właśnie jak to wygląda w praktyce. No, w każdym razie wszystko sprowadza się do tego, że możesz inwestować tak naprawdę odłożony hajs, czyli powiedzmy dostajesz jakąś pensję, regularnie sobie 500 zł oszczędzasz, no i myślisz długofalowo o tym, więc raczej wtedy nie chcesz może podjąć jakiegoś hardkorowego ryzyka. No a też druga strona medalu to są właśnie ci, którzy agresywnie inwestują w to, żeby mieć mega duże zyski, a jednocześnie liczą się z tym, że mogą wszystko stracić. I właśnie często ludzie sobie myślą, dobra, to załaduję całe swoje hajsy na emeryturę, albo na dom, albo coś innego, zapakuję je tam w bitcoiny, albo w akcje, albo przede wszystkim w te kotłownie. Dzwoni do ciebie typ, mówi, słuchaj, mam dla ciebie dobrą ofertę inwestycyjną, wpłać swoje 100 tysięcy na moją platformę, na mój rachunek maklerski i później dostajesz info, kup to, kup tamto, chociaż to jest już tam, powiedzmy, KNF się temu przygląda, ciśnie to, ale było tak przez pewien moment, że dzwonili do was jacyś tam Ukraińcy, że proszę założyć konto, albo często dzwonią z Litwy, z jakiegoś Cypru, że aby tylko nie z Polski. Więc tak nie róbcie. No. Także jako, jeszcze raz podkreślam tutaj, licencjonowany ekonomista, mogę wam poradzić, że jeśli nie wiecie, o co chodzi, czy co robić, to jedyny sposób, w jakim nie spieprzycie sobie życia, to jest odłożenie pieniędzy na lokatę, bo tam nie masz straty, tylko że w tym momencie... Albo lokata, albo obligacje Skarbu Państwa, nie? To jest takie naprawdę, to jest, nic ci się nie stanie z tym hajsem, jak coś takiego zrobisz, nie? No tam jest bankowy fundusz gwarancyjny do 400 tysięcy, ale zakładam, że każdy, kto tyle ma, to doskonale się orientuje w temacie. Jak już ma 400 tysięcy, to już wie, o co chodzi. No. Drugi temat, na którym ciężko jest przesrać, to jest posiadanie mieszkania.
Tak. Ale to też... Nieruchomości albo ziemia, nie? No ale, ziemia to, no. Już jest gruby temat, no musisz mieć dużo hajsu, nie? Ale, dużo, ale niektórzy ludzie się bawią w te działki rekreacyjne, tam kupią tu, sprzedają drożej, ale to jakby właśnie chodzi o to, czy to jest coś, na czym chcesz długoterminowo, tak. Typu właśnie wynajem, coś takiego, gdzie ta stopa zwrotu jest powiedzmy tam niska w przeciągu roku, czy na przykład ktoś chce tym obracać i cały czas robić te flipy. No wydaje mi się, że większości osób to po prostu nie interesuje, bo to są mega grube kwoty, już wchodzą w grę. No i jeszcze zwróciłbym uwagę na płynność tego. Masz tą lokatę, no to okej, ona jest najczęściej 3-miesięczna, czy tam jakaś dłuższa, no i po prostu wiesz, czy ten hajs ci się przyda, nie? Że masz jakąś grubą akcję. Że to nie jest tak, że przelewasz wszystkie swoje pieniądze, kupujesz jakieś, nie wiem, antyki, bo no, są też takie porady, kupcie jakieś tam dzieła sztuki, antyki, jakieś nie wiadomo co, ty się na tym nie znasz, to nie ma żadnej płynności. W sensie musisz się na tym znać i wiesz, jak to opchnąć, a tak kupisz sobie jakiś obraz, bo ten obraz jest warty milion i ktoś ci opowie, że będzie wart 10 milionów, nie? No to wiesz, bujasz się z tym obrazem przez kilkaset, no tam, kilkaset lat. No. Ale później go sprzedajesz ze stratą 10 tysięcy. Tak, nie, no rozumiecie, o co chodzi, że niektóre inwestycje może ludzie chcą wam powiedzieć dobrze, ale one nie są płynne. Jakby ta lokata, zrywasz tą lokatę, cyk, pieniążki masz. Znaczy, ja powiem wam tak, ogólnie można zarobić, na wszystkim można zarobić. Jest tyle rzeczy, na których można naprawdę zarobić. Nie wiem, mamy kolegę, który zarabia na zegarkach, na rowerach, mamy kolegę, który zarabia na mieszkaniach. Mamy kolegę, który zarabia na Forexie. Który zarabia na Forexie, no właśnie. No. Pytaliście o niego. No właśnie. Mamy kolegę, który zarabia na STS-ie. No, to akurat już jest takie. To nie, wątpliwe. To jest hazard. To jest hazard, ale no dobra. I ja widziałem w necie, są filmy, jak ludzie zarabiają na kartach z Pokemonów, rozumiecie to? Nawet jeżeli znasz się na kartach z Pokemonów, to możesz zarobić na nich hajs. No to jest już, no na wszystkim się da zarobić. Ale to właśnie chodzi o to, że to już zaczyna być praca, nie? Tak, że to nie jest coś takiego, że wkładasz pieniądze, zapominasz, tylko ale z mieszkaniami też do pewnego stopnia tak jest, że to zaczyna, to nie jest takie coś pasywnego, że dobra, mieszkanie i będą się samo wynajmować, chyba że jakiś pośrednik się tym zajmie, ale to też jest praca, musisz o to dbać. Tak. No i jeszcze powiedziałbym o dwóch rzeczach. Po pierwsze o metalach szlachetnych, a po drugie o sławetnych już tutaj kryptowalutach. Tak. I jedno i drugie jest rzeczą w miarę płynną. Zależy jeszcze w jakiej formie, nie? Bo na przykład jak kupujecie srebrne monety, to je później ciężko opchnąć. Na zasadzie, że jest duży spread, czyli kupujesz monetę za 70 ziko, jedną uncję srebra i później chcesz ją opchnąć na przykład za 60-65, więc to na trzeba czymś, czekać. Na czymś te skupy muszą zarabiać. No, zarabiam na tym, że... Atakujecie. No, ty kupujesz, a później musisz to jakoś sprzedać. No. Ale na przykład, wiesz, przykładowo takie kryptowaluty idealnie spełniają definicję czegoś płynnego, że kupujesz i w ciągu 3 sekund jesteś w stanie to od nowa sprzedać, ale z kolei tu jest wyższe ryzyko. Dobra, mieliśmy przerwę techniczną, bo mieliśmy tutaj telefon od naszych szefów, żebyśmy nie zdradzali sekretów inwestowania, bo możecie się dowiedzieć dopiero na naszym przyszłym szkoleniu, jak zarabiać w internecie jedyne 10 tysięcy złotych za godzinę szkolenia. No. Dobra. Ale... I jeszcze zanim przejdziemy dalej, to chciałem powiedzieć, że wszystko, co się powiedzieli do tej pory, to nie jest porada inwestycyjna. My nie bierzemy odpowiedzialności za to, co wy zrobicie ze swoim hajsem. No. To były ale... czyste spekulacje. Wydaje mi się, że morał tego filmu jest taki, że my nie możemy nikomu nic powiedzieć konkretnego, bo ludzie będą mieli do nas pretensje, że wtopić. Ja mogę powiedzieć tylko tak, jeżeli znasz się na czymś bardzo dobrze, spróbuj na tym zarobić. Tak. No i wydaje mi się, jeszcze czysto tutaj tak odchodząc od tematu, że jeśli zainwestujesz w kryptowaluty albo w metale szlachetne, to w okresie najbliższych 20 lat najprawdopodobniej nie ma szansy, żebyś na tym stracił, ale jeśli zainwestujesz teraz, dzisiaj, to może za rok się okazać, że wszystko straciłeś i będziesz pisał, ej, mleko, źle mi doradziłeś. No i później ja ci odpiszę, hej, ale ja zajmuję się tylko siłownią. No, także podsumowując, niezależnie co kto mówi, nie słuchajcie się ludzi w internecie. Zawsze może być tak, że znajdą złoto na Marsie i już nie będzie. No i zawsze może być tak. Przede wszystkim morał tej naszej całej historii jest tak, że my mamy taki, że my mamy dobre intencje, że my staramy się mówić o rzeczach, które znamy, o których powiedzmy dużo wiemy, a jeśli nie wiemy, to o tym nie mówimy i pójdziemy do kolejnego tematu, ale są ludzie, którzy będą wam wciskać kit, że oni wiedzą, a tak naprawdę nie wiedzą i przez to tracicie swój hajs, czas, wiedzę i życie, no tak naprawdę. Także nie słuchajcie ludzi w internecie, chyba że macie 100% pewność, że mówią mądrze.
A nawet jak macie pewność, to i tak, to i są, tak z dozą ostrożności. No dobra, także dziękuję za uwagę. Niczego się konkretnego nikt nie dowiedział, ale my zajmujemy się tylko siłownią. No właśnie. Kolejne pytanie. Teraz coś z siłownią związane. Żeby nie było. Żeby nie było. Strach od Decox pyta, jak ogarnąć trening 3 razy w tygodniu FBW na masę z pracą na 3 zmiany? Problem w tym, że potrafię spać 8-10 godzin i mimo to ciężko wstać na trening przed pracą. Skąd czyli ta senność i uczucie zmęczenia? Czyli praca zmianowa, tak? W gruncie rzeczy. To Piotrek jako, ja jako specjalista od tutaj zabierania pieniążków się powiedziałem. W ogóle uwielbiam słowo pieniążki, pieniążki. To już, my to dla beki mówimy, ale no, nie używajcie tego słowa. A Piotrek jako specjalista od treningu zmianowego i od treningu siłowego może wam więcej o tym opowiedzieć. Tak. To znaczy pierwsza rzecz, że jeżeli śpisz 10 godzin, to jest za dużo i nie dziwię się, że jesteś senny. Bo spanie dłużej niż powiedzmy te 9 godzin, to rzeczywiście wtedy wstajesz i jesteś już po prostu senny na starcie, nie? To jest, no nie wiem, nie znam wyjaśnienia naukowego tego, ale ogólnie zalecana dzienna dawka snu dla osoby dorosłej to jest między 7 a między 6 a 8 godzin dla osoby całkowicie dorosłej, a dla takiej osoby w naszym wieku to jest to trochę wyższe. 7 a 9, nie? Więc jeżeli śpicie już powyżej tych, powiedzmy, 9 godzin, no to już jest trochę słabo, bo będziecie, no będziecie zmęczeni później, nie wiem od czego to zależy, ale w każdym razie tak jest. Naukowe wyjaśnienie. Dobra. A jeżeli chodzi o wstawanie i że ci się nie chce, to ja polecam po prostu od razu jak wstaje, od razu jak ci tak jakby budzik dzwoni, to od razu wstajesz i idziesz po coś. Znaczy, idziesz się przejść na przykład, nie wiem, do kuchni, żeby się nawet napić wody. Nie leżysz w łóżku. Nie leżysz w łóżku, bo jeżeli będziesz leżał w łóżku, wyłączysz ten budzik, to na 100% znowu położysz się spać i tyle będzie z tego, nie? Ale bym jeszcze zwrócił uwagę na to, że jak ktoś jest taki notorycznie senny, to ma rozregulowany cały cykl dnia, albo jest po prostu też przemęczony, że tak, warto zadbać o ten aspekt zmęczenia, nie? Na przykład co nas, czy chodzi o pracę, czy chodzi o trening, czy chodzi o niedopilnowaną dietę i też, żeby może sobie te posiłki rozkładać jakoś sensownie, na przykład w ciągu doby, że nie rozkładasz posiłki od rana do wieczora, tylko rozkładasz je na przykład w ciągu doby, że jak... W sensie tutaj pytanie, czy komuś się chce jeść w nocy, bo ja myślę, że fajnym sposobem jest po prostu trzymanie się dosyć podobnych pór jedzenia. Czyli jak masz to śniadanie, to niezależnie czy jesz je o 7 czy o 11, to jest mniej więcej cały czas podobna pora, a nie, że jesz je o 3, później o 10 obiad, 17 kolacja i idziesz spać. Że warto dbać o regularność tych posiłków. No, a jeżeli chodzi jeszcze o senność, jeżeli tak jesteś powiedzmy senny w ciągu dnia i że zasypiasz w ciągu dnia, no to już trzeba by było się wybrać do lekarza i stwierdzić, czy nie masz jakichś problemów z cukrzycą w sensie, bo to też jest dosyć... No dosyć częste teraz w tym sensie. Nie, albo w tym czasie, albo po prostu z jakąś tam insulinoopornością, no coś na tej zasadzie. No ale tak, myślę, że dopilnowanie diety, dopilnowanie snu, ale też problem jest taki, że ci się nie chce spać czasem. Tak. To no. Teraz, no i pytanie, na ile musisz być ogarnięty w pracy, czy możesz sobie iść wyluzować? Nie wiem. Lepiej, ja jak pracowałem na zmiany, to lepiej jest zrobić trening przed pracą niż po pracy, bo po pracy jestem na 100% pewien, że ty tego treningu nie zrobisz, bo nie będzie ci się chciało, wrócisz na chatę, położysz się i tyle, będziesz oglądał Netflixa przez cały czas. A jak zrobisz ten trening przed robotą, no to zrobisz go, przemęczysz się, ale będzie zrobiony i tyle, nie? No jak pracowałem powiedzmy wtedy jeszcze za barem, to miałem... Zdarzało się parę razy, że na przykład o pierwszej, drugiej wracałem do domu i też na przykład były momenty, kiedy musiałem iść wcześniej spać, żeby wstać rano na ósmą, żeby wstać o szóstej na ósmą na studia. No to też jest takie, że też trzeba to ogarnąć, więc ja raczej starałem się właśnie wtedy, kiedy mogę pospać, to też żeby tego nie przeciągać, że jak musisz wstawać na przykład 5 razy w tygodniu o 6 rano, no to jak możesz się wyspać, to żeby tego tak nie forsować, żeby nie wstawać o tej 12, bo wtedy jeszcze bardziej się zmęczysz tak. I chodzisz zaulony cały dzień. Najlepiej jest po prostu cały czas w tygodniu spać tyle samo, cały czas no. Mieć stały czas snu. 8 godzin to 8 godzin, nie przekraczać tego ani w jedną, ani w drugą stronę, nie? No, ja zauważyłem, że jak właśnie skupiam się, nawet jak wstaję o różnych porach, że na przykład raz muszę o 6, raz o 8, raz o 10 mogę, to jak staram się spać regularnie, czyli ja mam zawsze ustawiony budzik, nawet jak mogę się wyspać, nawet jak mogę do odciny, nic nie robię kompletnie cały dzień, albo na przykład robię coś dopiero po południu, wieczorem, to i tak nigdy nie mam budzika później nastawionego niż powiedzmy 9:30, 10:00. Myślę, że 9:30 to jest dla mnie taki złoty standard. Ja się wtedy czuję jak złoto. Dokładnie to samo mam teraz. Nawet... O ile teraz nie pracuję, to
cały czas mam na 9.30 ustawiony budzik i nieważne, o której mi się położył, muszę o tej wstać. No. Tak naprawdę na mnie to dobrze działa. Nie narzekam, zdecydowanie. Zaraz powiedzą, co oni o 9.30 wstają, co za nie robię. Ale to, jeśli nie masz nic do roboty, no nie? To nie jest tak, że o... To jest, też mnie śmieszy odnośnie tego... Jest taki mem odnośnie oszczędzania i zarabiania pieniędzy. Jak oszczędzać? Może nie leć do kolegi swoim prywatnym odrzutowcem, nie? I przestań pić codziennie kawę w Starbucksie. Tylko... O Jezu, o oszczędzaniu to można było książkę napisać. No ale to jest takie nawiązanie. To jest nawiązanie też do takiego gadania, nie? Że ktoś ma naprawdę ciężką sytuację, że po prostu musi, ma tą pracę zmianową, nie jest w stanie jej zmienić. No to takie sytuacje, takie gadanie, że spróbuj coś zrobić, takie są oderwane od rzeczywistości, no tak. Że czasem po prostu trzeba to przełknąć albo... Przemóc się po prostu i tyle. Jakby zmiana pracy też nie rozwiązuje problemu, bo to zmień pracę, nie? I później co? Musisz się całkowicie przebranżowić, co też w zawodach typu... W zawodach medycznych czy jakichś tam policyjnych też jest problemem. Mam w rodzinie parę takich osób, które pracują na zmiany i to no, zawsze jest do dupy. Niezależnie co zrobisz, tak. To zawsze jest do dupy, zawsze się odbija negatywnie na zdrowiu. Więc jeśli ktoś się podejmuje czegoś takiego, no to musi wiedzieć, że to nie jest tak, że to jest dobre. Że ludzie później zadają pytania, że na przykład czy lepiej odsypiać w dzień, czy nie odsypiać. No mi się wydaje, że można odsypiać, nie? Jeśli, że ważniejsze jest to, żeby spać 8 godzin zamiast 4 codziennie, ale no to odespanie też będzie miało swój negatywny efekt. Także nie szarżujcie się. Osoba, która robi wszystko zmianowo i nie czuje się dobrze, raczej nie może trenować na tej samej intensywności. Mistrzem pracy na zmiany i trenowania siłowego jest dla mnie Paleciak. No kurde, Marcin Kot, naprawdę to jest dla mnie człowiek po prostu człowiek motywacja. Człowiek czołg, człowiek motywacja, nie? Dla was tam może być motywacją, nie wiem, jakiś tam Tavi Castro albo ktoś taki, jakiś kulturysta, ale dla mnie motywacją jest, wiesz, Marcin Kot, bo on przyjeżdża na kopalnię, robi na kopalni tam zmiana, nie wiem, 12 godzin czy coś takiego ma i później, nie wiem, albo przed kopalnią nią jedzie na trening, albo po kopalni jedzie na trening, albo w ogóle no, trenuje i takie wyniki osiąga, także no to jest dla mnie... No. Ale to też, wiesz, właśnie wracając jeszcze do poprzedniej części, że gadaliśmy o tej wytrwałości, że jeśli ci się nie chce iść na trening, jeśli nie masz, nie czujesz, że ten trening jest wartościowy w twoim życiu, tylko robisz go tylko po to, bo sobie powiedziałeś, że muszę schudnąć na wakacje, no to jesteś w pewnej kropce, nie? A jeśli lubisz trenować, chcesz się realizować, osiągnąłeś sobie, postawiłeś sobie cel, to będę, zawsze znajdziesz czas na to. Będę za 10 lat robił 300 kilo w koszuli, no to kurczę, to... Od razu ci się chce. Znajdziesz na to. Tak, ja też miałem takie momenty, jak na przykład jak robiłem jakąś tam redukcję kiedyś, co miałem obsesję na tym punkcie 6 lat temu, 5 lat temu, 4 lata temu, cały czas tylko o tym myślałem, no to wtedy się nie chce trenować. Ja nie miałem żadnego interesu w trenowaniu. Tylko po co? Po co, żeby schudnąć? Co to jest? Dla mnie to nie jest cel. Jeżeli dla kogoś to jest wartościowy cel, to spoko. Dla mnie to nie był cel. Natomiast jak mam założenie, że chcę zrobić 300 w martwym, 250 w siadzie, nie mówię, że jutro, nie mówię, że za rok, ale po prostu chcę to zrobić, no to jakby dążę do tego, zawsze chcę iść na trening. No, także motywacja. Każdy trening przybliży was do sukcesu. Kursy motywacyjne na stronie mlekox.pl/ebook. Kursy online motywacyjne, dobra. Nie dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnej części Q&A pod tytułem jak zbudowałem 60 kg masy mięśniowej w ciągu roku i zgubiłem 50 kg tłuszczu. Już wkrótce na kanale Squats and Milk, Instagramie Mlekox, nie wiem czemu kanał Mlekox na Instagramie, a Squats and Milk na YouTubie, bo to jakby są dwie różne nazwy, więc też możecie się zastanawiać, czemu tak wybraliśmy, ale na ten temat będziemy debatować w kolejnym filmie. Na razie! Shit, better get lit when I give you that fire. Light up with mad visions. I'm talking mad visions. This, that. Shit, better get lit when I give you that fire.